Znowu jestem gruby. Przepraszam za to słownictwo, ale powiem wam szczerze, jestem w Żorach. Czuję ten żar płynący w powietrzu Górnego Śląska, pięknych kominów. Nie no, żartuję, Żory właśnie nie mają kopalni. Jesteśmy jednym z najzieleńszych, najpiękniejszych i najśliczniejszych miast w tym województwie. Za mną Muzeum Ognia, a ja dzisiaj chcę wam pokazać... Zawsze czuję strach. Ja wam chcę pokazać, jakbyście na przykład jechali, nie wiem, z Katowic, z różnych regionów, albo na przykład z A4 wyjechali na A1 i w Żorach właśnie wjechali na tutaj naszą Wiślankę. Dlaczego? Bo pokażę wam drogę widokową. A o co dokładnie chodzi? O to, że można jechać oczywiście przez Pszczynę, Bielsko i tak dalej, a można jechać Żory, Skoczów, Ustroń, Wisła, Koniaków, przepraszam, i Stebna, Koniaków i Zwardoń. A dlaczego? Bo to trasa widokowa i to naprawdę fantastyczna. Jedziemy. Ruszamy. W momencie, kiedy nie ma weekendu, bo wiadomo, w weekend są korki raczej przez Wisłę, ale jak nie ma korków, to do Zwardonia pod nasz dom z Żor dojeżdżasz w 1,5 godziny. Jestem tutaj z Seicentem, bo sprowadzam je po prostu od z Żor tam do domu, więc dzisiejsza trasa jest z Seicentem. No i wyobraźcie sobie, że są panowie, którzy na przykład skorzystali z pani, która sprzedawała grzyby przy drodze i przejechało takie auto i ma przypał. I bardzo dobrze, nie korzystamy, nie kupujemy grzybów przy drodze. Taki, yo. Ochaby, stali na koni. Tu po lewej można zobaczyć sobie takie też miasteczko Dream Park Ochaby. Dodatkowo tu po lewej są pola namiotowe, chociaż nie wiem, czy dalej otwarte, bo to z czasów, kiedy byłem młody. Na następnym się pojedziemy nad Wisłę, pokażę wam, gdzie można się zatrzymać i po prostu popływać przez chwilę, ochłodzić się dupę w Wiśle i można jechać dalej. Słuchajcie, całe dzieciństwo przyjeżdżałem właśnie tutaj, młodość też można powiedzieć. Dzisiaj wygląda obrzydliwie, a to dlatego, że jest jeszcze data jaka jest, a za 2 tygodnie tu będzie pięknie, sympatycznie i będzie gromada, a nawet tłumy dzieciaków i rodzin, które będą rozłożone sobie o tutaj i po tamtej stronie. Dziś jest zielono, ale może jak już wy będziecie oglądali, to będzie ładnie. Jedziemy dalej. Centrum Wisły, miejsce, które już znajduje się około 40 minut od Zwardonia, chyba że bardziej w sezonie, no to 45 minut od Zwardonia. Śmiało można tutaj przyjechać, pozwiedzać, pochodzić po górach, zjeść łoscypka, pomoczyć stopy w Wiśle i tak dalej, więc jak najbardziej może się podobać. Trasa widokowa, przyjemna, na zakrętach, chociaż zimą sprawdźcie, czy na pewno nie spadł śnieg świeży, bo bywa tutaj gorąco. Co ja zrobiłem? Co to jest? Słuchajcie, bo ja nie wiem, o co chodzi, ale cały czas przejeżdżam i mówię, tu są jakieś światła. Wisła, to jest Kubalonka, ale tu się zjeżdża na czarne w lewo do oczywiście Pałacyku Prezydenta. A tu jest takie oświetlone coś. Ale co to jest? To jest jakaś trasa. No to zimą musi być, no ale to oświetlenie kosztowało naprawdę holendarne pieniądze. I nie wiem, co to jest. Sprawdzę, sprawdzę oczywiście w Google Map. Strzelnica Biatlonowa. Trasy narciarska biegowego i biatlonu. Aha, czyli tutaj jest widocznie takie miejsce, gdzie można się przygotowywać na przykład do olimpiady. To fajnie wiedzieć, że takie coś jest. Jest to zaledwie pół godziny od nasze chałupy, więc jeśli ktoś się takimi rzeczami interesuje, to w sumie czemu nie? Moi drodzy, wszystko wygląda pięknie, kiedy nielegalnie, żem w nieprawidłowy sposób zapiąłem pasy. I wszyscy mnie teraz zgłoszą, o Boże, on jest nieprzykładny. Powiem wam tak, jakby wam Alan powiedział. Możesz się zatrzymać samochód, tylko że oczywiście w miejscu do tego wyznaczonym i pooglądać. Albo w drodze po prostu. Trasa widokowa przez Istebną, Koniaków, Laliki do Zwardonia. Ja uważam, że może czasem i postoić 10 minut, ale jest tego warte. No już się zbliżamy, wyjeżdżam z Koniakowa i wjeżdżam do Lalików. Bardzo urocza nazwa Laliki. Miejscowość też w jakimś stopniu turystyczna, chociaż myślę, że nie ma najmniejszego porównania do Zwardonia, aczkolwiek podobna sytuacja była oczywiście między innymi w Istebnej, gdzie nie było kompletnie nic, a dzisiaj dla mieszkańców Zwardonia marzeniem jest, by Zwardoń był tak rozwinięty, jak jest Istebna, więc nie będę na nikogo nic gadał, bo dzisiaj będę mówił, że to dziura, a za 5 lat się okaże, że są po prostu ogarnięci fest, więc nie oceniamy innych, idziemy do przodu. Teraz jestem ze Zwardonia i będę robił wszystko, żeby ta miejscowość była po prostu przepiękna. Dam z siebie wszystko, no też muszę poznać powoli, zwrócić się być może do władz gminy, wiadomo, poznać się i tak dalej, pogadać o tym, jak myślą o przyszłości, czy jak oni myślą, bo wiecie, najważniejsze jest w życiu w takich małych, że tak powiem, społecznościach po prostu współpracować. To jest najrozsądniejsza z opcji i tak by trzeba było właśnie w naszym przypadku postąpić. Można powiedzieć, że już Zwardoń, a dokładnie 3, 2, 1, o, bo po lewej była tabliczka gmina Rajcza. Ale ma tam wnękę małą. Fajnie, że zostawili chociaż taką małą szparę, żeby sarenka mogła uciec. One tu wszędzie latają, w dzień, w nocy. Po prostu mają tutaj wolność i swobodę. To nas cieszy, no bo jakby nie było... Gmina Rajcza w około 70% składa się z lasów. Dzięki temu nasze powietrze i okolice jest po prostu zdrowe, piękne i przyjazne. Dlatego serdecznie zapraszamy, a ja już dojeżdżam do Fazolandii. Seicento to nie jest samochód w góry. Aczkolwiek dojedziecie Seicentem do nas pod Fazolandię nawet zimą bez problemów. Tylko jak jest bardzo zasypane, to polecam mieć łańcuchy. Ale to jest chyba logiczne. Zaraz po prawej zobaczycie najpiękniejszy napis na ziemi. O mój Boże, Seicento to nie jest normalny samochód. To jest po prostu taki go-kart, nie? Ale dojechałem całkiem sprawnie.